Jak i kiedy poznałeś Jezusa? Wiecie co? Powiem tak. Moje życie wyglądało w ten sposób, że oglądałem Jezusa przez telewizor, przez szybę jakąś, nie? Aż pewnego momentu spotkałem pewną piękną, młodą dziewczynę, która powiedziała mi, że wcale nie musi tak być, możesz Jezusa zaprosić do siebie, do swojego życia i może być twoim przyjacielem. Mówię, wow, ja tego potrzebuję, to jest super, nie? Studiuję zarządzanie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Jesteśmy na najlepszym studenckim osiedlu, czyli Lumumbowo w Łodzi. To w październiku 2008 roku sam mnie zaczepiłeś na Wydziale Zarządzania. Potem zostałem nawiedzony przez Bartka i Łukasza u siebie w akademiku i zaproszony do grupki. Wyraziłem chęć i jestem. I żyję z Bogiem, Panem Jezusem. Zaprosiłeś Jezusa do swojego życia? Było to na występie Ireneusza Krasnego. Wtedy dostałem ankietę taką rapową i później chłopacy z rapu skontaktowali się ze mną i przekazali mi Ewangelię. Wtedy podjąłem decyzję. Więc studiuję filozofię na naszym wspaniałym Uniwersytecie Łódzkim. Prosiłam Jezusa do swojego życia w grudniu 2008 roku na sylwestrowisku rapu. W czasie wielbienia, od śmierci mojego taty, pierwszy raz poczułam taki spokój wewnętrzny, który był niczym niezmącony. No i to czuję tak naprawdę do dziś. Poznałem i zaprzyjaźniłem się z Chrystusem na Płatku w 2008 roku. A co mi daje rap? Ludzie, którzy kochają Chrystusa tak samo jak ja. Konnichiwa, watashiwa Tomasu des. To było pół roku temu, samego Sylwestra. Zostałem zaproszony przez mojego najlepszego przyjaciela, żebym pojechał z nim na sylwestrowisko z ludźmi wierzącymi. Akurat samego Sylwestra na takim jednym spotkaniu prowadzący zachęcił do tego, żeby przyjąć Chrystusa. No, bez wahania pomodliłem się i przyjąłem go do siebie. A pomaga trwać w wierze, wzrastać w niej. Można się spotykać, spotykamy się, gdzie studiujemy razem pismo. Rap pozwala mi po prostu jakby odetchnąć od tego szarego życia. Ludzie w rapie pokazują swoim życiem, co jest tak naprawdę ważne w życiu. Przede wszystkim to jest to, że mogę z nimi porozmawiać na temat Biblii i to bardzo we mnie taką energię, tak, że emanuje wręcz energią, kiedy to robię i też emanuje energią, kiedy mogę porozmawiać z innymi ludźmi, kiedy mogę podzielić się wiedzą na temat Pisma, na temat Pana i rap mi daje możliwości rozwijania się w tym. No i przede wszystkim z tymi ludźmi czuję, że możesz zbawić świat, nie? Jesteś taką fajną, małą armią Boga, nie? I wiemy, że jeśli chcemy, to możemy zbawić ten świat.